Hej, pora na pociski. Zdecydowanie nie brzmi tak dobrze jak bullet time, bo właśnie bullet time to nazwa na spowalnianie czasu w grach wideo. Zazwyczaj dlatego, że służy nam właśnie do bardziej precyzyjnego strzelania albo dosłownie do omijania pocisków, które lecą w naszą stronę. Świat wokół nas zwalnia, ale my zachowujemy pełnię kontroli, możemy celować szybciej niż przeciwnicy, oddawać strzały, unikać pocisków itd. To dość popularny efekt w grach dla jednego gracza, takich jak Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption, Max Payne. Oczywiście Max Payne. Pytanie, czy tego typu efekt dałoby się zastosować w grze multiplayerowej? Tutaj pojawia się pewien problem, dlatego że mechanizm bullet time zazwyczaj nie jest symetryczny. Przeciwnicy na przykład są spowalniani, ale my poruszamy się normalnie, więc z ich perspektywy bylibyśmy bardzo szybcy. No ale nie ma czegoś takiego jak perspektywa komputera, jest tylko jeden punkt widzenia, czyli ten gracza, a w grze wieloosobowej nagle graczy jest więcej niż jeden. No więc? W modzie do Half-Life'a zatytułowanym The Specialists mamy taki mechanizm i działa to na zasadzie niewidzialnej kopuły, czyli gracz aktywuje spowolnienie czasu i ono funkcjonuje w określonej przestrzeni dookoła niego. Każdy inny gracz, który znajdzie się na tej przestrzeni, ulega spowolnieniu. W Max Payne 3 z kolei jest to skonstruowane bardzo podobnie, tyle że zamiast kopuły gra sprawdza pole widzenia gracza, który aktywuje bullet time. Każda inna osoba, która jest przez niego widziana, ulega efektowi slow motion i przewaga jednego gracza nad drugim polega na tym, że chociaż każdy z złapany w bullet time widzi to samo i porusza się z tą samą prędkością, nie może tak samo płynnie celować. Czyli ten, kto aktywuje bullet time, zachowuje precyzję, natomiast ci, którzy staną mu na drodze, celują wolniej. Oczywiście w The Specialists również jest pewna dysproporcja. Tam po prostu gracz aktywujący bullet time porusza się trochę szybciej niż pozostali, którzy znaleźli się w polu działania tego mechanizmu. No dobra, ale w takim razie jak ten efekt w ogóle działa? Jak ma w grze zaistnieć coś takiego jak spowolnienie czasu? W dzisiejszych silnikach, takich jak Unity, bardzo często można znaleźć funkcję, która odpowiada dosłownie za skalę czasu, czyli dla wartości 1 mamy świat, który porusza się w czasie rzeczywistym, natomiast dla wartości mniejszych niż 1 będziemy mieli świat, który porusza się o ileś wolniej, w zależności od tej wartości. Pytanie tylko, skąd gra ma w ogóle wiedzieć, co to jest czas rzeczywisty? Jak komputer ma zrozumieć, ile trwa sekunda? Cała rzecz polega na tym, że gry nie działają w sposób ciągły. W rzeczywistości możemy spojrzeć na zegar i stwierdzić, że tyka co sekundę, chociaż do mnie bardziej przemawiają takie zegary, których wskazówka porusza się płynnie, nieustannie, tak jak czas, który nieprzerwanie pędzi do przodu. Czy jest jakaś najmniejsza jednostka czasu? Najkrótszy moment, który jest potrzebny, żeby coś się wydarzyło? No cóż, mamy czas Plancka, czyli czas, który jest potrzebny światłu na przebycie najkrótszej używanej długości, też Plancka. Ale to nie znaczy, że nie ma nic mniejszego. Jedyne, co to oznacza, to że w tym momencie nie ma dla nas znaczenia ani nawet sensu cokolwiek mniejszego z perspektywy naszej wiedzy na temat praw fizyki. No ale w grach wideo jest to o wiele prostsze. Wiadomo, że oglądamy gry jako wiele obrazów wyświetlanych szybko po sobie, klatki na sekundę. Masz określoną ich liczbę, na przykład 60, i pomiędzy pierwszą a drugą klatką, pomiędzy piątą a szóstą, nie ma nic więcej. To jest wszystko, co jesteś w stanie zobaczyć. Pewnie zastanawialiście się kiedyś, dlaczego czasami narzuca się limit klatek na sekundę. Powodów jest kilka, ale jednym z nich jest to, że czasami wszystkie obliczenia związane ze światem gry też są przypisane do klatek. Czyli masz na przykład grę zaprogramowaną w określony sposób. Skok trwa 15 klatek, a unik trwa 12. Jeżeli w jednej sekundzie mieści się 30 klatek na sekundę, to wtedy skok trwa pół sekundy. Ale zwiększ tę liczbę dwukrotnie, do 60 klatek na sekundę, zostaw skok dalej na 15 klatkach i co? Nagle skok trwa ćwierć sekundy. Dwa razy krócej. I dokładnie tak to wygląda w niektórych grach, które zostały zmodowane, żeby można było grać w 60 klatkach na sekundę, czyli powyżej limitu. Dark Souls, Need for Speed, mogą się pojawiać różne błędy, szczególnie związane z fizyką. Wszystko dlatego, że owa fizyka jest obliczana co pojedynczą klatkę i kiedy liczba tych klatek się zmienia, to i ze światem gry zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Rozwiązaniem tego problemu jest uniezależnienie obliczeń od liczby klatek na sekundę. Kompletna separacja tych dwóch elementów, co oczywiście zazwyczaj robi się we współczesnych grach wideo, nawet jeśli mają one limit klatek z jakiegoś innego powodu. W końcu nie chcemy, żeby kiedy gra zwolni, świat gry zwalniał razem z nią.
W takim silniku jak Unity robi się to za pomocą komendy Delta Time, która pozwala nam obliczyć czas, który minął od poprzedniej wyrenderowanej klatki do tej, która jest renderowana teraz. Dzięki temu, kiedy gra wykryje, że minęło dwa razy tyle czasu, to przesuwa świat o dwa razy więcej, tak żeby nadrobić ten stracony czas i żeby wszystko pozostało zsynchronizowane, nawet jeśli obraz nie jest płynny. Przeciwieństwem tego rozwiązania będą więc gry zaprogramowane z myślą o konkretnej liczbie klatek na sekundę, na przykład Undertale. Tutaj każda akcja trwa określoną liczbę klatek. A więc jeśli postanowimy zmniejszyć sobie liczbę FPS-ów, to gra stanie się prostsza, dlatego że każda akcja będzie się dłużej wyświetlała na ekranie, ponieważ na każdą sekundę przypada mniejsza liczba klatek. A pomiędzy tymi klatkami nic się nie dzieje, po prostu tak, jakbyśmy puścili grę w formie pokazu slajdów. No dobra, ale wracając do tematu Delta Time. Rozumiemy, co komputer sprawdza, ale wciąż nie wiemy, jak jest w stanie określić, ile czasu minęło od poprzedniej klatki. Czasu! No jak to jak? Kacper. Zegar jest w systemie? Jest. Godzina, data? Są. Jełopie. Sekundnik tyka? Tyka. O co ci chodzi znowu? No o to, że jeśli odłączysz się od internetu, to ten zegar też cały czas działa, tak? Jeśli wyłączysz komputer, to też cały czas chodzi. Włączasz z powrotem i godzina nie zatrzymała się na czasie, kiedy wyłączałeś komputer. To wszystko z prostego powodu. Zegar jest w twoim komputerze. Na płycie głównej jest mała bateria, która nazywa się CMOS i dzisiaj służy ona przede wszystkim do tego, żeby odmierzać czas, czy raczej, żeby zasilać odmierzanie czasu. Nawet jeśli masz komputer bez internetu i zresetujesz go, to godzina będzie się zgadzała, dlatego że kiedy komp był wyłączony, to czas cały czas był odmierzany właśnie na płycie głównej. Cały ten cud zawdzięczamy zegarowi kwarcowemu. Ta bateria zasila właśnie jego. Mały kryształ kwarcu jest poddawany drganiom i drga tak sobie z określoną częstotliwością. Ta stała częstotliwość odpowiednio podzielona daje nam z kolei informację o tym, kiedy wybija kolejna sekunda. Oczywiście taki zegar może być mniej lub bardziej dokładny, mogą w nim wystąpić błędy, ale bez tej referencji komputer nie wiedziałby, czym jest właściwie czas rzeczywisty. Może sobie pobrać godzinę i datę z internetu, ale dalej musi przecież tykać sam, w równych odstępach. I to dzięki temu zegarowi gry wideo są w stanie działać poprawnie, nawet jeśli liczba klatek na sekundę się zmieni. Dzięki niemu są w stanie określić, ile czasu minęło pomiędzy dwiema klatkami, ile trwało generowanie klatki i jak bardzo powinien się zmienić świat gry w tym czasie. Jeśli pomyślimy o tym wszystkim niepotrzebnie długo, to będziemy w stanie stwierdzić, że efekt bullet time w zasadzie nie spowalnia czasu, tylko wydłuża ruch. Ale pytanie, czy to nie jest to samo? Bo przecież w grze nie ma czegoś takiego jak czas, jest tylko prędkość, z jaką rzeczy się poruszają, większa lub mniejsza. Czyli w zasadzie tak samo jak w rzeczywistości. Bo przecież gdybyśmy nie byli w stanie dostrzec ruchu, to w jaki sposób bylibyśmy w stanie stwierdzić, że jest coś takiego jak czas? Uczestnicy wypadków drogowych często przyznają, że czas jakby się wydłużył w czasie trwania wypadku, że byli w stanie reagować szybciej, że doświadczyli tych ułamków sekundy jak kilku sekund. Problem z tego typu stwierdzeniem jest taki, że nie wiemy, czy osoba naprawdę czuła się tak podczas trwania wypadku, czy to ich wspomnienie wydaje się dłuższe. Czy wynika to z naszych szybszych reakcji, z przesunięcia uwagi mózgu na wszystkie odbierane przez zmysły informacje, czy może wspomnienie jest bardziej szczegółowe przez wydzielaną w momencie jego formowania adrenalinę. Jednak bullet time w grach jest bardziej oczywisty niż to. Ale warto pamiętać o tym, że w sumie te wszystkie manipulacje czasem w grach nie byłyby możliwe, gdyby nie nasz prawdziwy czas, rzeczywisty, i to, że komputer jest w stanie jakoś go zinterpretować i przetłumaczyć na swój elektroniczny język. Dzięki za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia w przyszłości.